W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej Bojaźni. Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach. Podzielę się z Tobą tym, co przeczytałam i doświadczyłam, czytając tego orędzia, które dostała Luz de Maria z 17 kwietnia 2024 roku. Nie będzie to całość czytana, natomiast fragmenty, całość pod linkami będzie i to, o czym mówię, też będzie, będziesz mógł sobie sięgnąć tam i przeczytać całość. Fragment, czytam. Jako książę niebieskich legionów muszę Ci powiedzieć, że jesteś bardzo blisko ostrzeżenia. Każdy będzie patrzył w sumienie, co na najmniejsze swoje błędy, grzechy, upokorzenia wobec innych braci, pogardę wobec braci, spychą i arogancją we wszelkich postaciach. Porównaj pierwszy list do Koryntia, 4, rozdział 3-5. Zobaczą swoje egoistyczne interesy, swoje kaprysy, niewierność, kłamstwa, zaprzeczenia, brak miłości do bliźniego, chęć wyrządzenia szkody bliźniemu, brak miłości. Porównaj Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 25, wersy 31-45. Zobaczą, ile razy gardzili Bogiem lub przestali go kochać. Poczują ból wyparcia się trójcy świętej, przede wszystkim będą zwracać uwagę na brak miłości do Boga i bliźniego. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. Ci, którzy są miłością, posiadają skarb, z którego pochodzi kolejny klejnot miłość, przebaczenie, mądrość, zrozumienie i bogactwo nadziei. Miłość wszystko czyni możliwym, wszystko osiąga, ma pod ręką prawo Boże i zbliża się do dobra. Koniec cytatu. Pamiętacie to, pamiętasz to? Będziemy sądzeni z miłości. A więc, ostrzeżenie, na które czekamy, to jest sądzenie na zmiłości Boga i bliźniego. Mini-sąd. Dalej jest tutaj w kolejnym zdaniu: Pamiętaj, że w ostrzeżeniu doświadczysz bólu za każdy czyn sprzeczny z wolą Bożą. Ból będzie duchowy, ale w niektórych momentach poczujesz, że ból łączy się z ciałem, będąc niemal fizycznym. Tu się zatrzymam. Nie wiem, czy pamiętasz, czy na pewno też tak masz. Kiedy zgrzeszysz, czujesz, jakbyś oderwał się od Boga. Czasami jest to tylko myśl, ale jest, nadchodzi smutek, nadchodzi brak Boga, mimo że jest to cierpienie duchowe, ale ono się przeradza też po części w cierpienie cielesne, ponieważ wiesz, że coś nie gra, jest nie tak, a jeśli jest nie tak, to jest w całym Tobie, a więc. I w duchu, i w ciele, ponieważ człowiek jest jedno. Stąd to, co będziemy przeżywali w ostrzeżeniu, będzie dotyczyło zarówno naszego ducha, jak i ciała. Całość będziesz mógł przeczytać w tym, co umieszczę pod, pod tym filmem, ale pomyśl sobie: ostrzeżenie. Przychodzi duch święty do wszystkich i zapala w nas płomień Bożej Miłości i bojaźni Pańskiej, tak jak modliliśmy się na początku. Daje nam usłyszeć głos Boży w naszych sumieniach. Przyznam się, że w ostatnim czasie słuchałam iluś świadectw, zwłaszcza poruszyły mi świadectwa osób innej wiary. Muzułmanów, którzy spotkali Jezusa słuchać tych, ich świadectw, wiedząc jednocześnie, ile mają do stracenia, żeby opowiedzieć się za Nim. Widzieć ich radość z tego powodu, że spotkali, teraz sobie wyobraź to oświecenie sumień. Ma spotkać wszystkich ludzi na całym świecie mieszkających w każdym miejscu. I wszyscy poznają, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jedyną drogą, prawdą i życiem. I tylko On prowadzi nas do zbawienia. Tylko w Nim jest to zbawienie. I jaka tu wielka radość. Kiedy posłuchasz te świadectwa, które podlinkuję pod filmem, pomyśl sobie: wszyscy tego doświadczą. Wszyscy, którzy szukają i są w błędzie, którzy. Nie wiedzą jak to zrobić, nikim nie powiedział. Nagle zapali się w nich płomień Bożej Miłości. I spotkają kogo? Jezusa. Tą miłość, największą. W tych świadectwach jest mowa, jak doświadczyli miłości, której nie da się opisać z niczym. Jak nagle świat wygląda dla nich inaczej. Wiem, że dla katolika brzmi to y, całkiem inaczej, ponieważ w wierze najczęściej jesteś od urodzenia wychowany, ale dla tych ludzi, którzy byli w innej wierze, podobnie podlinkuję film y, z oświadczeniem, y, z jego świadectwem, y, człowieka, który wykłada na Harvardzie, profesor, który był Żydem. I spotkał Boga, objawienie. I wiesz, co on zawsze, on mówi, teraz prowadzi też kanał, można bardzo ciekawie wyjaśnia pisma, pisma święte, i mówi, że kiedy, kiedy nie wiesz, szukasz Boga, nie wiesz, jak go spotkać, po prostu zawołaj. Bóg naszej woli nie chce. Zdeptać. On dał nam wolną wolę. Bóg nigdy nie zniewala. Ale kiedy go szukasz i kiedy go wołasz, Boże, objaw mi się, bo już nie wytrzymam, nie mogę cię znaleźć, nie radzę sobie. Bóg zawsze przychodzi. I on, będąc Żydem, spotkał wielu osób. Wiele osób mu to powiedziało, to samo świadectwo, że w momencie swojego życia, kiedy zawołali do Boga, on się pojawi. Nie wiem, czy kiedy tego słuchasz, czy płonie w tobie, płonie. Ogień Bożej miłości i bojaśni pańskiej. Ale płonie. Nie, że kiedyś był. Tylko czy płonie? Rozumiesz, płonie to jest coś, co stale płonie. Co Cię rozpala. Co Cię popycha. Co się napędza każdego dnia. Że bez Jezusa to Ty po prostu nie da rady. Nie przeżyjesz kolejnego dnia. Że to jest najważniejsza rzecz, najważniejsza osoba w Twoim życiu. Najważniejsza rzecz to jest spotkanie z Nim, to jest Jego obecność, płomień Bożej miłości. Płomień się rozlewa, płomień ogrzewa, bo miłość się świadczy. Czyli nie możesz kochać Jezusa, nie świadcząc o Nim. Miłość się świadczy. Bóg kocha mnie, a ja kocham jego. Jezus do mnie mówi, ja do niego. Świadczy. Płomień Twojej miłości, płomień rozgrzewający innych. W tym świadectwie różnie również nasz brat, który się nawrócił, spotkał Jezusa, a wędrował do piekła. Z taką radością opowiada. Jak notuje wszystkie rzeczy, wszystkie spotkania z Jezusem, wszystko co przeczytał w Piśmie Świętym, wszystko co zobaczył, robi zdjęcia tym cudom. A niezwykłe rzeczy ma, bardzo proste, ale on to notuje, bo on w tym widzi Boga. Widzi Jezusa, który tu i teraz, dzisiaj właśnie to zrobił dla niego. Dlaczego? Bo on jest ukochanym dzieckiem Jego. Czy ty tak robisz? Czekamy na największą pięćdziesiątnicę na całym świecie. Pięćdziesiątnicę wolności, ponieważ wszystkim objawi się Jezus. Będziesz mógł go wybrać, albo nie. On Ci objawi swoją miłość. Kim jest? I kim Ty jesteś? Największe wydarzenie duchowe, Obecnym czasie dla wszystkich ludzi, pragnących i szukających miłości objawi się największa miłość. Jest to zarazem największy akt miłosierdzia. Ponieważ On chce jak najwięcej ludzi przyciągnąć do siebie. Nie wiem, w jaki sposób rozmawiasz z Bogiem. Nie wiem, w jaki sposób mówisz Jezusowi. A on ci odpowiada. Ja powiem ci, że bardzo lubiłam zawsze od dzieciństwa obrazki wielkanocne z Jezusem Dobrym Pasterzem. Tą małą owieczkę na tych zdjęciach, którą trzymał przy sercu, na, na swoim ramieniu, zawsze się patrząc na te pocztówki wielkanocne. Patrzałam na tę owieczkę mówię: Jezu, też bym chciała być taką owieczką. Nieważne, że zagubiona był. Ważne jest, że jest przy Tobie, przy Twoim sercu, na ręku. Być tą owieczką na tym ręku. I powiem Ci, że w niedzielę Dobrego Pasterza, która teraz była 21 kwietnia, akurat tak przypadł mi taki fragment do śpiewania, a śpiewam codziennie Słowo Boże, otwieram je i śpiewam, żeby więcej pamiętać. Przypadł mi fragment z Apokalipsy, rozdział 22, wers 7. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. No właśnie, o to niebawem przyjdę. Jak czekam? Jezus mówi: Przyjdę niebawem. On nie powie kiedy, ale on powie niebawem. Generalnie zawsze muszę na niego czekać. Zawsze chcę na niego czekać. Z radością, czy ja mówię, nie, 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 Jezu, to wysta, to może troszeczkę później przyjść bo ja się lepiej przygotuję. Czy rzeczywiście płonie we mnie ten ogień czekania. Bardzo mnie to ten fragment poruszył. o to niebawem przyjdę. I wieczorem tego samego dnia, w niedzielę dobrego pasterza, tak rozmawiam z Jezusem. Otworzyłam drugi fragment. No, tym razem znowu, tym razem był to fragment z Księgi Zachariasza, rozdział drugi, wers 14, 15. Posłuchaj. Ciesz się i raduj, co rozjone, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, wyrocznia Pana. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród Ciebie. I zamieszkają pośród Ciebie, a Ty poznasz, że Pan zastępów mnie posłał do Ciebie. Pomyślałam sobie, no tak jedno i drugie jest bardzo podobne. Radość czekania. Kolejnego dnia znowu rozmawiam z Jezusem. I na modlitwie otwieram Księga Izajasza, rozdział 66 wers 18-24. A ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak, i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów tarsi, Put, meszek, i roż, Tubal i Jawan. Do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy, a nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Słyszysz, ustanowię u nich znak. I myślę sobie: no, panie Jezu, mocne te słowa, które dajesz. I poprosiłam męża. Mówię, wiesz? Chodź, pomodlimy się i otwórzmy słowo Boże. No, więc otworzyliśmy. Księgę Przysłów, rozdział drugi, wers od 5 do siedem. Posłuchaj. To bojaś Pańska, to bojaś Pańską zrozumiesz. Osiągniesz znajomość Boga, bo Pan udziela mądrości z ust Jego wiedza, roztropność. Dla prawych on chowa swą pomoc. On tarczą żyjącym uczciwie. Oto Słowo Boże. Zacznij czytać Słowo Boże i je rozważać. Mnie bardzo poruszają te otrzymane fragmenty. Co możemy zrobić w obliczu tego, co słyszymy, widzimy, co Bóg mówi. Dam Ci propozycję bardzo prostą. Rozpoczyna się miesiąc maj. Możesz zamówić msze święte. Też dam linka przez internet msze święte zbiorowe kuczcie na świętrze Marii Panny. U księży misjonarzy Wypełniasz, wypisujesz. Jaka intencja proponuje Ci Wymień wszystkich, tych, którzy potrzebują ostrzeżenia, tych, którzy potrzebują spotkać się z Jezusem, tych, którzy jeszcze nie odpowiedzieli Jezusowi tak. Pomóć się o ich spowiedź świętą, o życie w sakramentach Kościoła katolickiego. Pomóc się o dusze w czyścu cierpiące. Każda msza święta to jest pomoc dla nich. Co możemy zrobić? Modlić się za innych, aby ten czas wylania ducha świętego był dotknięciem Bożej Miłości dla, dla jak największej liczby osób i aby te osoby powiedziały Jezusowi tak. Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni. Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach. Amen. Muzyka